Cześć, z tej strony Dominik z Mapy Akademickiej. Rozpoczynamy naszą serię podcastów biznesowo-akademickich, z których mam nadzieję wyciągniecie jak największą dawkę wiedzy dla siebie. W każdym odcinku będziemy rozmawiać z kolejnym ekspertem, który będzie przekazywał Wam kluczowe informacje na interesujące Was tematy. Dziś jesteśmy w Warszawie i pierwszy odcinek nagrywamy we współpracy z Uniwersytetem WSB Merito. Naszym pierwszym gościem jest certyfikowany trener biznesu, twórca kierunku studiów Akademia Menadżera oraz autor bestselleru Nowa psychologia zarządzania Tomasz Gordon. Dzień dobry Tomku, miło Cię widzieć, miło Cię Zdrowia się, słyszeć. cześć, witam Ciebie i naszych widzów, słuchaczy. Tomku, dzisiaj słucha i ogląda nas wiele osób, w tym wielu uczniów, wielu studentów. Co mógłbyś ty jako nauczyciel akademicki, jako trener biznesu na sam początek powiedzieć naszym słuchaczom, co mogliby zrobić na początku swojej ścieżki edukacji, przy wyborze uczelni, przy wyborze kariery, żeby podjęli tą decyzję bardzo dobrze, żeby nie żałowali później? Okay. Pierwsza rzecz to słuchanie siebie i słuchanie informacji z zewnątrz. Jak koncentrujemy się teraz na zatkach, ale również tym pokoleniu, które powoli kolejne zaczyna wchodzić w tą przestrzeń edukacyjną, oni bardzo mocno potrzebują informacji zwrotnych, ale również są otwarci na to, żeby je przekazywać. Czyli innymi słowy, jeżeli słyszymy, że w czymś jesteśmy dobrze, to warto to wzmacniać zdecydowanie lepiej, zbudować na tym, co w nas silne, niż na pewnych słabościach. Czyli pierwsza rzecz to wsłuchiwanie się w to, co w nas dobre i w informacje, które napływają, plus inwestowanie w rozwój. Dlaczego jest to tak istotne? W Polsce tylko 5% Polaków ustawicznie rozwija się. Kursy, szkolenia, książki, podcasty, studia pierwszego, drugiego stopnia podyplomowe. Średnia europejska 10-15, najbardziej szczęśliwa Dania 20%. Innymi słowy, jeżeli my cały czas włączamy tą przestrzeń rozwojową, możemy bardziej adekwatnie reagować na pewne wyzwania zawodowe, karierowe, to może być dobrym wsparciem na różne wyzwania, które są przed naszymi słuchaczami, widzami. Bardzo często po szkole średniej idziemy na studia, bo tak idą wszyscy, uczymy się jakiegoś konkretnego zawodu. Przed naszym nagraniem rozmawialiśmy o tym, że średnio każdy człowiek w swoim życiu ma 4-5 zawodów. Nie miejsc pracy, tylko zawodów. Ja mam już co najmniej dwa. Czy to dobrze bać się tego, czy raczej unikać się tego, czy nie bać się po prostu tego i rozwijać się? Jeżeli coś nam nie pasuje, to szukamy nowych ścieżek, rozwijamy się. Przyszłość karierową, jeżeli chodzi o karierę HR, to właśnie perspektywa zmiany zawodów 4 do 5 razy w ciągu życia. Będzie to pewną normą. Niektóre zawody będą delikatnie się wciszały, albo my zauważymy, że mamy większe talenty w jakiejś innej przestrzeni, więc warto na pewno być na to otwartym. I tutaj edukacja, trochę oduczanie się, nauka nowych rzeczy może być dla nas użyteczna. Dodatkowa rzecz. Przyszłość to również perspektywa raczej pracy projektowej. Czyli wchodzimy w nowy projekt, gdzie być może są potrzebne właśnie nowe kompetencje, robimy go, być może potem przeskakujemy w kolejny, być może to też jest takie zabezpieczenie i szczepionka przeciwko wypalom zawodowym, kiedy wchodzimy w te nowe tematy. Więc to może być dla nas na wielu poziomach dobre. Nie będzie takiego, zmęczenia, że przez całe życie robimy coś powtarzalnego i czegoś, co powoduje, że my już nie możemy myśleć o tej robocie. Taka zmienność może być też dobra dla naszego umysłu. Mówi się, że powinniśmy robić to, co daje nam szczęście. Przez nasze życie zmieniałem się zainteresowania, więc może i powinna zmieniać się też praca. Moi dziadkowie mi nieraz powtarzali, kiedy znajdziesz w końcu, kiedy zdobędziesz konkretny zawód, kiedy znajdziesz jedną stałą pracę. To raczej nie jest recepta teraz na obecne czasy, a tym bardziej dla wkraczającego nowego pokolenia, tak zwanych zetek na rynek pracy. W szczególności, kiedy startup będzie normą i działania projektowe będą normą. Wchodzę, domykam, wchodzę w kolejne jako normy organizacyjne. Dodatkowa rzecz a propos tego szczęścia, spełnienia zawodowego. W dużej mierze funkcją tego szczęścia jest sprawczość, to czym jesteśmy skuteczni w tym, co robimy. Więc jeżeli my zauważamy, bądź ktoś tam mówi, a wiesz co, fajnie to robisz, tutaj zauważam twoje talenty, albo sami czujemy, że mamy taki flow. Stan przepływu z psychologii pozytywnej do czegoś, co robimy. Być może można wejść w to głębiej. Pozwól przykład. Jeden ze słuchaczy Akademii Menadżera studiów podyplomowych właśnie na Merito, informatyk, przyszedł do nas po to, żeby wzmacniać się na poziomie kompetencji miękkich. Wystąpienia publiczne niekoniecznie to była najbardziej efektywna przestrzeń jego działania. Ale okazało się, że kiedy zaczął wchodzić w trening rekrutowania, ludzie zaczęli mu mówić, w tym jesteś dobry, jesteś wnikliwy, zauważasz niuanse.
poszedł za tym, uderzył do swojego szefa i zakomunikował: rozwijam się, inwestuję w studia podyplomowe. A ktoś zauważył, że jestem być może dobry w rekrutacji. Czy moglibyście dać mi taką przestrzeń? Wcześniej się w organizacji tym nie zajmował. On powiedział: a nawet myśleliśmy, żeby kogoś takiego zatrudnić. Zaproponował mu to i wzmocnił te aspekty. Informatyka, który był zamknięty, komputer, cała ta przestrzeń informatyczna i on, z wychodzeniem do drugiego człowieka, jego koloryt życia też na poziomie społecznym, emocjonalnym bardzo się wzmocni. Słuchajmy, reagujmy, wzmacniajmy to, co w nas talenta. No tak, tylko zobacz, ta osoba zauważyła, miał mu kto pokazać. A co jeżeli mamy szefa, do którego idziemy z pomysłem, a on się, nie wiem, boi, bo wygryziemy go, mówiąc kolokwialnie, lub nie chce nas słuchać, nie chce nam pomagać. Co wtedy? Uciekać? Myślę, że to jest bardzo szczególne w kontekście właśnie młodych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy. Tak, jeżeli my jesteśmy szczęśliwi, mówię o tym, jak mówiłem wcześniej, psychologia pozytywna. Szczęśliwi wówczas, kiedy jesteśmy sprawczy. Jeżeli nasz pracodawca, szef, ale również ludzie wokół nas, ktoś, z kim jesteśmy w związku, nie powoduje, że nasze skrzydła są silniejsze. Bardziej efektywnie dążymy do tego, żeby się bardziej spełniać. To pytanie, czy to jest dobra perspektywa, żeby wiązać się w ramach takich relacji zawodowych, nie tylko na całe życie. Znowu najnowsze badania psychologiczne, a propos narzekania, trochę wyrzucania z siebie tych negatywnych emocji. Badania wskazują na to, że wyrzucanie tych emocji, trochę takie polskie narzekanie, nie jest dobre zarówno dla osoby, która narzeka, nie ma katarsis, nie ma wyrzucenia, uwolnienia. Wprost przeciwnie, jej jest gorzej, jeszcze bardziej wkomponowuje się w coś, co nazywamy remont problemu. Ale to działa podobnie jak zbiernym paleniem na osoby, które są wokół nas. Jeżeli my wyrzucamy te negatywne emocje, my ludzi wokół nas zatruwamy. W tym sensie, jeżeli my mamy szefa, który zauważa tylko i wyłącznie słabości w nas, chce powodować, żeby nam było gorzej, chce powodować, żebyśmy byli w miejscu, w którym jesteśmy, Pokazać, że to on jest najważniejszy. żebyśmy przypadkiem go nie wygryźli, to ja proponuję, biorąc pod uwagę to, że w Polsce jest 800 tysięcy wolnych miejsc pracy, proponuję rozglądać się za alternatywą. Czyli nie bać Tak, uwag. zdecydowanie. Walczyć o to, co w nas najważniejsze, o to, żeby mieć ten koloryt szczęścia, spełnienia, pewności siebie, sprawczości. Robię coś, angażuję się, włączam swój czas, zaangażowanie, energię, ale wyjmuję z tego coś dobrego dla siebie, a potem mogę brać do swoich zainteresowań życia rodzinnego, a nie w przerwach płaczę w toalecie, a w domu męczę się z emocjami. Często pokolenie naszych rodziców przymykało za bardzo na pewne rzeczy oczy. Zetki mówią koniec. Praca jest po to, żeby bardziej spełniać się życiowo. Jeżeli ktoś przekracza moje granice, mówią zetki, ja na to nie pozwolę. Zetki są najczęściej sygnalistami w organizacjach. Mówią: nie pozwalam na to, komunikuję to. I myślę, że to też ich odwaga może spowodować, że polski biznes będzie się zmieniał, in plus, biorąc pod uwagę pracowników. Mówimy o przyszłości, o rozwoju, o kompetencjach przyszłości. Wspomniałeś o sprawczości, o tym, że nie powinniśmy się bać. Jakie według ciebie są takie kompetencje, które za chwilkę będą poszukiwane na rynku pracy? Kompetencje, być może zawody. Jesteś nauczycielem akademickim, trenerem biznesu, obserwujesz to. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Pierwsza rzecz, informacja zwrotna. Badania wskazują, że my potrzebujemy co najmniej raz dziennie, żeby otrzymać jako pracownicy informację zwrotną. Pozytywną, negatywną. Być może w miksie, trzy pozytywne, jedna korygująca. Strategia kanapki. Właśnie nie, bo tutaj się włącza perspektywa efektu świeżości, pierwszeństwa i to, co w środku jest zapominane, więc proponuję najpierw skoncentrować się na czymś dobrym i być może wskazać elementy do skorygowania. Zawsze możemy na czymś pracować, ale co jest ważne, warto otwierać się na informację zwrotną, warto ją przekazywać, warto ją komunikować, a być może, kiedy jesteśmy w organizacji, która się na nim zamyka, bądź kiedy jesteśmy zetką, wchodzimy do firmy i my nie możemy o coś zapytać, nie możemy być może przekazać pewnej sugestii, to być może to powinno włączyć do nas przemyślenie, czy warto być w takim miejscu, które nie pozwala na pełną ekspresję tego, kim jesteśmy, jakie mamy pomysły, no nie pozwala nam na to, co jest fundamentem szczęścia, na sprawczość. Szukajmy miejsca, które pozwala nam na to, żeby zagospodarować naszymi pomysłami, oczywiście reformując je, testując, ale żebyśmy mogli jak najbardziej rysować
tymi swoimi pomysłami tą rzeczywistość w pracy i poza pracą. Może to jest trochę roszczeniowość właśnie zetek. Bo kiedyś przecież było inaczej. Nasi dziadkowie, rodzice powiedzą, masz pracę, masz ją wykonywać, masz słuchać szefa. Teraz jest trochę inaczej. A może właśnie nie. Może to jest roszczeniowość tych zetek. Jeżeli zetki trochę podniosą dojście do poziomu zarobkowania kobiet na tym samym stanowisku menedżerskim, różnie, mówi to OPZZ i inne organizacje, nastąpi to za 100 bądź 200, kilkadziesiąt lat, jeżeli będzie to się zmieniało w takim tempie, to ja naprawdę chciałbym, żeby energia zetek spowodowała, że będziemy wynagradzali ludzi za kompetencje, a nie za to, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą. Kobiety częściej inwestują w rozwój, częściej studiują, więcej czytają, a rzadziej zapukają do szefa, a mówiąc, daj mi więcej, jestem gotowa na to, żeby wejść w to zaangażowanie, a facet pójdzie po prostu z nogi wejdzie i mówi, daj mi więcej. Ma największą tą odwagę, pomimo, że często nie ma takich fundamentów, żeby dokonała się faktyczna podwyżka. W tym sensie ta roszczeniowość może być też perspektywą. Nie pozwolę na to, żeby ktoś przekraczał pewne zasady. Nie pozwolę na to, żeby ktoś powodował, że będę cierpiała, cierpiał. Nie pozwolę na to, że ktoś będzie kogoś wynagradzał inaczej, pomimo, że kompetencje są podobne, więc być może to jest dobre. A jednocześnie ważna rzecz. Można oczywiście, tak jak tutaj mówiłeś, wejść w takie buty, a oni są roszczeniowi, ja tam nie chcę z zatkami, niech się pytają. Pod koniec tej dekady 75% pracowników w Polsce to będą zetki. Albo szefie się przyzwyczaisz do tego i nauczysz się z nim pracować, albo będziesz bezrobotny, szefie. Tak czy inaczej będzie musiał poradzić sobie z tym, bo ktoś Tak, będzie musiał pracować. bo mają ogromne talenty, chociażby w takiej przestrzeni miękkiej, psychologicznej. A coraz częściej mówi się, że w firmach nie ma psychologa, nie ma psychiatry w pakiecie. To ludzie mówią, ale nie dbacie o nas. A zatki mówią, to nie jest nic dziwnego, kiedy potrzebują wsparcia emocjonalnego. Idziemy do specjalisty pokolenie wcześniej. O Boże, to jest straszne. Nie można nikomu o tym mówić. Zatki mówią, potrzebuję wsparcia, idę po wsparcie. Trochę też się pewne rzeczy porządkują. Być może to będzie też dobre, lepsze dla emocji kolejnych pokoleń. Uczmy się od zetek, otwartości na technologię, otwartości na to, żeby walczyć o swoje, a jednocześnie transferujmy. Tak to dzieje się w działaniach mentoringowych. Transferujmy dobre rzeczy w ramach praktyk do nich, a jednocześnie bierzmy od nich wszystko to, co niestety my zaniedbywaliśmy. Często angażujemy się w pracę, a w jesieni życia, gdy się pyta osoby, które to powoli domykają funkcjonowanie na tej planecie, a oni zazwyczaj mówią, że mówią, że nigdy nie żałowali tego, że w swoim życiu oglądali na przykład zbyt mało telewizji, teraz można powiedzieć, skrolowali różne smartfony. Nikt nigdy nie powiedział, że w swoim życiu jego zdaniem za mało pracował. Tęsknimy za relacjami, bliskością, więc być może to jest w końcu postawienie tego w odpowiedni sposób. Pracujemy po to, żeby kolorek naszego życia był piękniejszy, tak Bo jak my mamy zatki. czuć się dobrze. Tak, i mamy dawać to Dawać innym. od siebie Mamy coś być dla organizacji. tak, i mamy to nie robić kosztem tego wszystkiego, co dla nas najważniejsze. Rodziny, zdrowia, stabilizacji. Rozmawiałem z jednym z szefów z Topu Forbes. Zapytałem go, najważniejsza kompetencja biznesowa twoim zdaniem? Proste, Tomek. Wiesz co? Niezależnie, czy odnosimy sukcesy, czy mamy gorszy moment, wracasz do domu i się wysypiasz. Czyli zarządzanie emocjami, nieprzeszarżowywanie siebie, bo kiedy o tym zapomnimy, być może będziemy bardzo skuteczni, bardzo dobrze postrzegani w organizacji, ale być może za moment wypaleni albo, wybaczcie, dosadność martwi. Zapomnimy o tym, co dla nas ważne. Tak, albo w ogóle nas nie będzie. I czy to naprawdę jest, Pozostaniemy sami, czy to bo naprawdę. zaniedbamy znajomych, rodzinę, te Albo nie, relacje, które są albo nie ważne. będzie po prostu nas, bo nasze ciało nie wytrzyma. W tym sensie warto priorytetyzować rzeczy w naszym życiu. Nasza sprawczość to też zadbanie o całościowy nasz rozwój. Nie tylko nasze kompetencje, ale również nasze ciała, umysły, ciekawość świata, zaangażowanie. Wspomniałeś o studiach. Studia są ważne, ale dla mnie zawsze są pewnym zainicjowaniem procesu. Pytanie, co my z tego wyjmiemy, jakie zbudujemy relacje i jak zaczniemy te rzeczy, których się zaczynamy uczyć na studiach, przekładać na zewnętrzne środowisko. To poza murami uczelni się uczymy. Uczelnia ma być tylko pewnym inkubatorem pierwszych działań. Studia są poza uczelnią.
tam ma być ta fajna energia ludzi, zmiany, być może mentora, nauczyciela, który być może pomoże nam odnaleźć pewną ścieżkę. Więc to zawsze jest warte, bo dzięki temu wzmacniamy być może dwie kluczowe kompetencje. Wiedza, wszystkie te czaty, internet pozwala nam szybko dojść do tego, co jest wiedzą większości. Natomiast poziom inteligencji emocjonalnej, to jak radzimy sobie z emocjami, samooceną, to co zauważamy na zewnątrz i w sobie, plus inteligencja społeczna, jakie budujemy relacje, co się z nim dzieje, czy one są perspektywiczne, prywatne, zawodowo, tego nas czat nie nauczy. Trzeba być z drugim człowiekiem, żeby tego doświadczyć. Informacje zwrotne od nich powodują, że się zmiany, a dzięki temu prywatnie, zawodowo jest tam po prostu lepiej. Zgadza się. To daliśmy naszym słuchaczom taką stawkę, można powiedzieć, takiej miękkiej wiedzy, na co zwrócić uwagę, co jest dla nas ważne. A gdybyś miał teraz powiedzieć o narzędziach, mamy kursy, mamy książki, mamy studia podyplomowe. Co, jesteś nauczycielem akademickim, trenerem biznesu, spotykasz się z ludźmi młodymi na studiach, spotykasz się też z menadżerami, z osobami nieco starszymi ode mnie, które już jakieś doświadczenie mają. Co byś takim osobom powiedział? Być może jednym to, drugim coś innego. Szwedzki stół rozwiązań tutaj zaproponowałeś. Ja też często proponuję różne rozwiązania książkowe, edukacyjne. Talent, ścieżka, sprawczość i wybieramy jak ze szwedzkiego stołu. To, co najbardziej nam pomoże, będzie nas wspierało. I warto potem w to iść, czy forma czytania, czy odsłuchiwania, biorąc pod uwagę nasze zabieganie, już jest całkowicie drugorzędna. Ale chodzi o to, żeby cały czas być w takiej fajnej energii rozwoju, plus być z ludźmi, którzy właśnie powodują, że nasze skrzydła rosną. Mówią fajnie, że działasz. Zainspiruj mnie ciekawą lekturą. Powiedz, co tam ciekawego robiłeś. Pozwalaj nam to, że my się dzielimy, a nie mówią, po co ci to potrzebne? Zostań w miejscu, w którym jesteś, ponieważ bardzo często ludzie wokół nas, niekoniecznie w ramach złej intencji, oni chcą, żeby nic się nie zmieniało, bo to jest dla nich Status quo. bezpieczne. Ale to bezpieczeństwo może być też stagnacją, a stagnacja jest bardzo zagrażająca. Czyli to, że w ogóle zaczniemy cokolwiek robić, Tak. przeczytamy książkę, obejrzymy kurs, podejmiemy decyzję o pójściu na studia, to już jesteśmy ten krok przed Zgadza innymi, się. bo podjęliśmy działanie. I człowiek obok nas, bo spotykamy człowieka, który ma podobne podejście, ma podobne przemyślenia. Nie jesteśmy samotni w tym procesie rozwojowym, bycia szefem, liderem w jakiejkolwiek branży, w jakiejkolwiek dziedzinie i możemy być z tym drugim człowiekiem i wtedy szlifujemy to, co najważniejsze. Poziom inteligencji emocjonalnej i społecznej. Bez człowieka ciężko to wykonać. Smartfon, ekran za nas tego nie zrobi. To jest bardzo ważne to, co mówisz. Tomku, gdybyśmy mieli podsumować dla młodych, dla nieco starszych naszych słuchaczy, nie boimy się, Tak. relacje. Odwaga. Proponuję też to definiować pozytywnie. Odwaga, relacje. Odwaga, relacje, zwrócenie uwagi na innego człowieka, Tak. zmiana być może zawodu, jeżeli coś nam nie odpowiada, ta pozytywna roszczeniowość. Wsłuchanie się. A propos tego, lubię takie powiedzenie, w niektórych miejscach skromność to grzech śmiertelny, chociażby w rekrutacji. Jeżeli my mamy pewną kompetencję, pracujemy na rzecz jej, wstajemy w weekend, przed nagrywaniem, prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych, wstajemy w weekend i inwestujemy w nasz rozwój, to dlaczego się tym nie chwalić na LinkedInie? Dlaczego nie komunikować pracodawcy? Dlaczego nie chcieć zarabiać dzięki temu więcej? A skromność nieraz jest grzechem śmiertelnym, a w tym przypadku na pewno, więc komunikujmy, mówmy też ludziom o naszej gotowości. Nie każmy im się domyśleć, że udźwigniemy pewne wyzwanie. Komunikujmy to ludziom, że chcemy wziąć większą odpowiedzialność, a jednocześnie chcemy za to większą gratyfikację, bo też tak patrzę na rozwój. A pieniądze często są informacją zwrotną z rynku. Masz wyższe kompetencje, a możesz wejść w bardziej odpowiedzialne zadania, zapłacę ci więcej. Pieniądze są informacją zwrotną z rynku. Jeżeli tak na to spojrzymy, wtedy edukacja, książki, podcasty, chociażby ten podcast, który teraz oglądacie, słuchacie, może być dla was takim asumptem. Inwestuję swój czas. Chcę, żeby moje życie było lepsze na wielu poziomach, również tym monetyzacyjnym. Ja myślę, że też pewność siebie, żeby nie bać się, bo jeżeli coś się nie uda, to idźmy jeszcze raz. Oczywiście nie Tak. głupota, nie No. zabalenie jakichś bardzo Wyciągamy marzeń, wnioski, tylko uczmy się tak. na tych naszych wywrotkach, które w naturalny sposób się pojawiają.
W życiu mamy cały czas na to, żeby dokonać zmiany, iść za tym, gdzie prowadzi nas serce, rozum tam, gdzie będziemy faktycznie szczęśliwi. Drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy Wam za to, że mogliście posłuchać, niektórzy z Was również obejrzeć nasz podcast. Mam naprawdę nadzieję, że wyciągniemy z tego coś bardzo ważnego dla nas, że Wy wyciągniecie też ciekawe informacje dla siebie. Nie bójcie się, rozwijajcie i kształćcie się. Tomku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie w imieniu swoim, w imieniu słuchaczy. Zapraszamy Was również na Instagrama Mapy Akademickiej, na Instagrama USB Merito. Zajrzyjcie tam, będziecie mogli znaleźć też dodatkowe ciekawe informacje, będziecie mogli zapoznać się też z książkami od wydawnictwa One Press. Jedna z książek jest napisana przez Tomka, więc mam nadzieję, że będziecie mogli tam zajrzeć i znajdziecie jeszcze więcej ciekawych informacji dla siebie. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Dzięki.